Ja najbardziej jestem przerażona, jak widzę na przykład właśnie terrarium, gdzie jest, nie wiem, pięć myszek, tudzież szczurków i troje dzieci i wszystkie pukają w szybkę, bo chcą zwrócić uwagę myszki albo szczurka. To ja sobie zawsze tak myślę, żeby się odwróciła sytuacja i zapanowaliby tutaj jacyś kosmici. I tak wasze dzieci trzymali w takie sklepiki by były dla kosmitów, gdzie byłyby dzieci blond, dzieci by w takim kolorze, z takim kolorem oczu, z takim kolorem włosów. No dorosłe osobniki w celach rozmnażania to byłyby na zapleczu. Trzy, cztery. Dzień Dzień dobry. dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę Ci się. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co jest bardzo na czasie, bo zbliżają się święta, a mianowicie chodzi się wtedy do sklepu. Tak, bardzo dużo chodzi się do sklepu, a w każdym dużym skupisku sklepów na pewno znajdzie się jakiś sklep zoologiczny. No co powinno być w sklepie zoologicznym? Jedzenie, Jedzenie dla zwierząt, uprzęże, smycze, uprzęże, szeleczki. legowiska, kuwety, zabawki dla zwierząt. Tak, Ściółki. takie, znaczy ściółki, no my nie jesteśmy zwolenniczkami trzymania niewolników, no ale takie rzeczy są. Na pewno nie powinno być żywych zwierząt, tak myślisz? No, oczywiście, że nie powinno, a w większości z tych sklepów zwierzęta dzikie, chciałam powiedzieć, Nieudomowione. nieudomowione są i zawsze jest taki cały kontuar. Nie mówię Wystawka, o wystawka. rybkach, chociaż też powinno się mówić o rybkach, bo rybka nie Oczywiście o jest rybkach też przedmiotem. mówimy. O rybkach, o wszystkich zwierzętach, żywych istotach sprzedawanych w sklepach zoologicznych. I ja najbardziej jestem przerażona, jak widzę na przykład właśnie terrarium, gdzie jest, nie wiem, pięć myszek, tudzież szczurków i troje dzieci i wszystkie pukają w szybkę, bo chcą zwrócić uwagę myszki albo szczurka. A to jest widok nagminny. Tak, proszę Państwa, ja sobie zawsze tak myślę, żeby się odwróciła sytuacja i zapanowaliby tutaj jacyś kosmici. I tak wasze dzieci trzymali w takie sklepiki by były dla kosmitów, gdzie byłyby dzieci blond, dzieci by w takim kolorze, z takim kolorem oczu, z takim kolorem włosów. No dorosłe osobniki w celach rozmnażania to byłyby na zapleczu, żeby dostarczyć tego Towaru. towaru. I wyobraźcie sobie taką sytuację. Dlaczego nie? Jacyś duzi kosmici opanowaliby Ziemię i powiedzieliby, jakie fajne zwierzątka, jakie śmieszne. No, a i Można tutaj sobie trzymać. ja jako głos ludu się wypowiem, ale przecież to są tylko myszki, szczurki, przecież im jest tam dobrze. Mają jeść, mają pić. No, to też będzie dobrze, bo będą miały jeść i będą miały pić te sprzedawane w tych Tak. kosmicznych zoo sklepach. Też będą miały dobrze, będzie ciepło, będą miały jeść i będą miały pić. Proszę Państwa, nasz wielki apel o to, żebyście z żadnego powodu i z żadnej, nawet na płaczliwe prośby dziecka, nie kupowali zwierząt po to, żeby je niewolić, więzić w izolatkach w domu, który nie jest naturalnym środowiskiem dla zwierzęcia. Mamy dwa udomowione gatunki, pies i kot, i te oczywiście zabierajmy ze schronisk. I cudowną jest okazją, jeżeli możemy przed świętami, przed urodzinami pójść z dzieckiem do schroniska i powiedzieć wolontariuszowi: proszę pana, przyszliśmy, bo chcemy pomóc jakiemuś zwierzęciu i proszę nam pokazać te zwierzęta, które najbardziej cierpią, którym jest najgorzej, Te, których nikt nie i chce. te, których nikt nie chce. I to jest wspaniała rzecz. Natomiast iść z dzieckiem do sklepu zoologicznego i on pokaże, jak chce tego ptaszka, Tak, i tego kupić w ptaszka, torebce tę papierowej myszkę. tego ptaszka jak bułkę, to naprawdę nie jest bułka. Nie kupujcie zwierząt w sklepach zoologicznych ani na targach. To nie jest towar, to jest żywa istota. Powiedz mi, co ty myślisz o papuszce w klatce, którą dostał pod choinkę jakiś chłopczyk albo Powiem dziewczynka. tak, są różne stopnie i rodzaje okrucieństwa. Są okrucieństwa, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, są okrucieństwa To jest mniejsze i okrucieństwo, większe, tak. ale zamknięcie ptaka w klatce, żeby w tej klatce siedział przez całe życie, jest tym najstraszniejszym okrucieństwem.
że wiadomo, że są i okrucieństwa fizyczno-mordercze. Bezpośrednie, ale to jest takie pośrednie. Ale to jest pośrednie, ale nie tylko pośrednie, trwające całe życie. X lat, tak. Całe życie takiego zwierzęcia. Nie ma nic gorszego. I no, jeśli pytałaś o moją opinię... Tak, a co sądzisz, dlaczego chomik biega po tym kółku? Bo on tak lubi biegać po tym kółku. Ja nie sądzę, ale wiem, ponieważ chomik jest człowiekiem... człowiekiem. Chomik jest człowiekiem drogi. Chomik jest zwierzęciem, którego podstawową funkcją życiowo-poznawczą jest wędrówka. I teraz, jeżeli my tę podstawową funkcję życiową zamienimy na klatkę, która jest długości 30, szerokości 20 cm, to co ten biedny chomik ma robić? Nawet jak będzie miała 2 metry w te, 2 metry w te, no. Też będzie mało. Też będzie mało, ale nikt takiego terrarium nie robi chomikowi. Ale przede wszystkim nikt, kto kiedykolwiek miał albo chce mieć chomika, nie wie, że chomik nie jest zwierzątkiem od zawsze produkowanym do tego, żeby cieszyć ludzkie oko, tylko jest, był zwierzęciem dzikim. A teraz od pokoleń rodzą się chomiki. A teraz od pokoleń rodzą się chomiki, które nie są dzikie. Wytwórniach chomików, tak. Natomiast oryginalny chomik żyje w polu i przez całe życie pokonuje... Ile taki chomik przez całe życie potrafi przejść? Bardzo, bardzo dużo potrafi przejść. Stąd też człowiek by tyle nie przeszedł. Drąży nory, musi kopać, musi żyć w norze. Nie jest zwierzęciem społecznym, ale jest takim, no wtedy tylko jest społeczna mama chomiczyca, jak ma swoje małe chomiczki, ale tak to nie. Więc nie jest to zwierzątko, które w jakimkolwiek stopniu może być zadowolone, jeżeli siedzi w więzieniu. Następne zwierzątko, co myślisz o ślicznym małym króliczku? Myślę, że mały króliczek, z kolei jego imperatyw wewnętrzny pcha do kopania nor. Króliczek jest uroczy, króliczek się z nami zaprzyjaźni i króliczek na swój sposób... Bo on nie ma wyboru. Tak, i na pewno będziemy mieć z nim kontakt. I na swój sposób jakoś będzie mu z nim, będzie jemu z nami dobrze. Natomiast tylko na swój sposób w bardzo ograniczonym stopniu, dlatego że królik powinien ryć nory w ziemi. I królik powinien żyć w dużej społeczności królików. No. I tu przechodzimy do następnego zwierzęcia. Bo królik jest bardzo społecznym zwierzęciem. Tak samo jak szczur. Tak. Teraz ja przyznaję, że miałam kilka szczurzyc w życiu, które kochałam, ale poza pierwszą gienką, na którą byłam za młoda i do tego się przyznaję i trzymałam ją w klatce, pozostałe moje szczury były ze mną wszędzie i byłam ich mamą, tatą, przyjaciółką, siostrą i tak dalej, chociaż też nie dawałam im tego, wszystkie co dałyby... Wszystkie twoje szczury były uratowanymi laboratoryjnymi szczurami, które skończyłyby na gilotynce. Bo jak się zwierzęta laboratoryjne jak przestają być użyteczne, to są takie specjalne gilotynki, którymi obcina się im głowę. No bo są zbyt użyteczne. Tak. Natomiast jeżeli mamy szczura, bo to się rzeczywiście zdarza i nie uważam, żeby to był najgorszy grzech pod słońcem. Nie, ratowanie, trzeba ratować szczury z laboratoriów. Nie to... kupować w sklepie, tylko ratować z laboratoriów. I dlatego miejmy przynajmniej dwie szczurzyczki albo dwa szczury, które i tak będą nas kochać, ale przynajmniej będą miały siebie nawzajem. Dlatego, oj, mogą że... czasem walczyć. To też zależy od przestrzeni, to też zależy od osobowości szczura. Każdy szczur ma swoją osobowość, inną. Ale dobrze jest mieć z kim powalczyć. Oczywiście, że tak, ale może to być walka krwawa, więc to nie jest tak, że każdy szczur się z każdym zaprzyjaźni. Pamiętajmy o tym, bo to są czasem bardzo bojowe zwierzątka. I muszą się same dobierać. Dobieranie tak na siłę nie zawsze wychodzi na dobre, chyba że przebywały razem wcześniej. Jeżeli są rodzeństwem albo były razem i się dogadywały, to wtedy potem jak powinny. Najbardziej. Natomiast szczur skazany na siedzenie w klatce jest to samotnie, straszne. Jest to straszne. Jest prawie to samo co z ptakiem, jeśli nie to samo co w przypadku ptaka. Tak samo jak ze świnką morską, kawią domową. Nie przechodzi mi to przez gardło. Świnka morska. Świnka morska, czyli obecnie kawia domowa. Jest to zwierzątko bardzo rodzinne, bardzo społeczne, potrzebujące dużej grupy, żeby się czuło dobrze. Bardzo rozmowne, bardzo towarzyskie, bardzo wesołe. Na co skazujemy tą świnkę? No to tak samo na klatkę. Dokładnie. Świny, klatki są bardzo duże, tylko co z tego? Co z tego, kiedy ona potrzebuje nie jednej tylko świnki. Dlatego, że jeżeli będziemy mieć tylko dwie świnki, to może dojść do tego, że one się znielubią. Ona musi mieć wybór. Musi być dużo świnek na dużej powierzchni. To nie jest zwierzę udomowione. To jest oczywiście, one się rodzą w niewoli, ale nie można powiedzieć, że to jest zwierzę udomowione. Niestety świnki morskie, czyli kawie domowe, są zwierzęciem konsumpcyjnym w wielu krajach Ameryki Południowej do tej pory. One są tam trzymane przy domowych takich niby chlewikach,
gdzie ich jest bardzo dużo i są zabijane i są jedzone tak jak u nas kurczaki, ale ani nie są, są tak samo mądre jak kurczaki i tak samo urocze jak kurczaki. Cóż, człowiek ma takie, takie tendencje. Co jeszcze? Myszki. Myszki, właśnie, cudowne myszy. Myszy są fantastyczne, my kochamy gryzonie. Kochamy gryzonie. No. Wszystkie bez wyjątku. Myszki, myszki japońskie, takie malutkie, myszki większe, myszy, są myszy rasowe, są nawet stowarzyszenia ludzi, którzy hodują myszy rasowe. No proszę, tego nie wiedziałam. Tak, są, możesz sobie pooglądać w internecie, są różne rasy myszy, te myszy są większe, niektóre są bardzo piękne. Myślę, że one są, wszystkie są bardzo piękne. Potomkiniami myszy laboratoryjnych, których los jest taki sam jak los szczurów. Więc z dwojga złego ja sądzę, że lepsze to niż laboratorium czy pułapka na myszy. Ale popatrzcie, jacy jesteśmy okropni. Tu się rozczuramy nad myszką, która była kupiona za 500 zł, bo i takie są ceny myszy rasowych. A tu postawiamy pułapkę na mysz, tą, która się przyszła pożywić, zamiast wystawić jej jedzonko, żeby sobie coś zjadła. Cóż, sklepy zoologiczne nas znienawidzą, ale mamy wielką prośbę, żeby żadne żywe zwierzęta nie były tam kupowane, a już broń Boże dla dzieci, no dla nikogo, bo dzieci od razu uczymy tego bardzo złego nawyku. Mm-hmm. Ja chcę tylko opowiedzieć takie zdarzenie, które kiedyś widziałam lata temu w jednym ze sklepów zoologicznych. Były zafoliowane rybki i to też było przed jakimiś świętami. Tak, słynne żółwiki zafoliowane, chińskie breloczki. Tak, zafoliowane rybki i czekały. Nie opłaca się później tych folii, te rybki są potem wyrzone, się duszą w tym po prostu. Bo można sobie było kupić taką zafoliowaną rybkę w małej ilości wody w takiej torebeczce. A jak się nikt nie kupił, no to wszystko potem idzie do śmieci. Razem z tą, tak, jeszcze żywa rybka idzie do śmieci. Także... No i jeszcze wracając do tego, gdzie idą gryzonie ze sklepów zoologicznych, jak nikt ich nie kupi, a już osiągną dorosłość. Wtedy są dawane na pożarcie zwierzętom. Z innym zwierzętom. Innym, które żywią się gryzoniami. No, no tak, no bo żeby się nie zmarnowały. No coś trzeba zrobić, przecież nie można wyrzucić. Więc pieniędzy. Więc dlatego... Zróbmy tak, słuchajcie, i udostępniajcie to, gdzie się da. Zróbmy tak, żeby naprawdę splajtowały te sklepy zoologiczne, splajtowała ta część sklepu zoologicznego, która sprzedaje żywe istoty. Żeby tego nie było. Po prostu, żeby to się skończyło. Tak, marzę o tym tak samo, jak o tym, żeby się skończyło łowiectwo w ogóle, żeby ludzie nie mogli już polować. Tak, to marzę się o nigdy tym... nie skończy niestety. Prędzej, wydaje mi się, skończy się właśnie ta część biznesu zwierzęcego, która jest żywa. Tym bardziej, że sklepy zoologiczne naprawdę świetnie sobie radzą, sprzedając przerażająco drogie karmy dla psów i kotów. I różne akcesoria, prawda? I różne akcesoria. I to jest tak naprawdę clue zarobku każdego sklepu zoologicznego. Ja dwa razy kupiłam zwierzęta w sklepie zoologicznym. Wtedy, kiedy znalazłam papuszkę falistą, która przyleciała na Boże Narodzenie, nie mogła być sama. I wtedy poszłam i kupiłam samiczkę, bo to był samczyk. I drugi raz, wtedy, kiedy znalazłam w sypie na śmiecie niewidomą świnkę morską, którą ktoś wyrzucił do sypu. Pamiętam tę świnkę morską. Ona po prostu nie miała oczu i pewnie ją kupił. Jak zobaczył, że nie ma oczu, to wyrzucił ją do sypu. I żeby nie była sama, kupiłam jej w sklepie zoologicznym drugą świnkę. Więc marzę o tym, żeby nikt nigdy nie znalazł w sypie świnki morskiej, ani do nikogo, żeby nie przyleciała w Boże Narodzenie na balkon papuszka falista, bo ktoś robił sprzątanie i ona uciekła. Wtedy nie musiałabym iść i dokupić towarzysza życia, bo ani papuszka, ani świnka morska nie może być sama. No cóż, będziemy kończyć. Robimy jakieś pożegnanie? No robimy jakieś pożegnanie. Bardzo, bardzo serdecznie się z Państwem żegnamy. No i oczywiście dziękujemy. Dziękujemy patronom, dziękujemy tym, którzy udostępniają i prosimy o jeszcze i za polubienia, i za obecność w ogóle dziękujemy. Za obecność i za przekazywanie nas dalej, tym bardziej dziękujemy. Koniecznie przekazujcie, żeby ci, którzy o tym nie wiedzą, dowiedzieli się. Uwaga! Krótka reklama. Książki Doroty Sumińskiej, wydane przez wydawnictwo literackie, możesz kupić przez internet w promocyjnych cenach. Zapraszamy!
www.zwierzecisie.pl/ksiaski.